przede wszystkim. Domastolicy.pl, jesteśmy z nowym, świeżym nabytkiem Polonii Warszawa, Piotrem Petaszem. Witamy, Piotrek. No, witam serdecznie. Jako wychowanek Polonii, to pewnie dobrze ci wrócić tutaj na stare śmieci. No na pewno człowiek dąży do tego, żeby gdzieś tam swoje kroki, tam gdzie swoje pierwsze kroki stawiał, żeby wrócić, i myślę, że cieszę się, że jest taka sytuacja i że dostałem szansę. Na samym początku kariery trochę w tej Polonii zagrałeś, ale tak szczerze nie dokopałem się. Jak długo reprezentowałeś barwy czarnych koszul wtedy? To było około 2 lat, tak mi się wydaje, jako trampkarz, więc dokładnie nie pamiętam, bo to troszeczkę lat minęło, więc musiałbym się dokładnie poszukać w pamięci. Czyli tak mocno się zżyć nie zdążyłeś, bo pamiętam, widziałem, że kibice już zdążyli wyciągnąć tą, no może w tej chwili troszeczkę kontrowersyjną wypowiedź dla portalu legijnego, że chciałeś grać w Legii, że jej kibicowałeś. Tak, masz okazję teraz troszeczkę to naprostować, o ile oczywiście chcesz. To znaczy, może nie tyle co naprostować, no co po prostu... Jestem zawodnikiem i po prostu gram po to, żeby grać w jak najwyższej klasie rozgrywkowej, a że obecnie w tym momencie Legia Warszawa była i jest w ekstraklasie, dlatego ja dążę do tego, żeby grać w ekstraklasie. No niestety Polonia po jakichś tam, mniejsza o to jakichś tam powodach, nie jest w ekstraklasie, więc postanowiłem tutaj przyjść i wspomóc, żeby dwa zespoły w Warszawie były w ekstraklasie. Znaczy, no wiesz, no pytam dlatego, że temat legionistów w Polonii jest taki dosyć ciężki, a jednak kibice by chcieli mieć świadomość tego, że będziesz oddawał serce tutaj i równo kosił rywali z poziomem Murawy, więc możemy być pewni, że oddasz wszystko Polonii tutaj, przynajmniej w tej końcówce tego sezonu trzeciej ligi. Ja z takim założeniem podchodzę do każdego klubu, w którym byłem, więc troszeczkę klubu zwiedziłem i myślę, że w żadnym klubie nie brakowało mi ambicji ani woli walki, więc tak samo będzie tutaj. No, będę się starał, będę dawał z siebie wszystko i będę chciał drużynie dać jak najwięcej od siebie. Muszę przyznać, że też małą wędrówkę taką w przeszłość zrobiłem, ponieważ pierwszy mecz na Polonii, który miałem okazję oglądać na żywo, to było właśnie spotkanie, w którym strzeliłeś piękną bramkę Pawłowi Nerkowi w drugiej lidze, jak jeszcze reprezentowałeś barwy Piasta Gliwice. Pamiętasz jeszcze tą bramkę, czy każda kolejna bramka tak jakoś jeszcze działa na ciebie? To znaczy, no nie, aż tyle bramek to ja nie mam. Chociaż ta bramka była bardzo ważna, bo dała historyczny awans Piastowi Gliwice do Ekstraklasy. No akurat tak mówię, no taki jest los zawodnika, że akurat nie grałem w Polonii Warszawa, tylko grałem przeciwko Polonii Warszawa i tak jak mówię, no daję z siebie wszystko w tym zespole, w którym jestem, więc wtedy cieszyłem się w barwach Piasta Gliwice. Duże sukcesy święciłeś Zawiszą Bydgoszcz. Jak wspominasz tamten czas? Też mecz akurat Super Puchar Polski widziałem, ale wtedy nie przypuszczałem, że taki piłkarz będzie w stanie tak szybko trafić na konwiktorską. No, życie różne scenariusze wypisuje, więc nigdy nie wiadomo, jak się może życie potoczyć. Obecnie jestem zadowolony, że będę grał w Polonii Warszawa. W Zawiszy też byłem bardzo zadowolony, bo walczyliśmy tam, zdobyliśmy tytuły i Puchar Polski, Super Puchar Polski i wywalczyliśmy Ekstraklasę, więc tam debiutowałem w Ekstraklasie. Więc mówię, mam miłe wspomnienia, ale gdzieś tam już to odchodzi na bok. Teraz tutaj jestem w Polonii Warszawa i myślę, że tutaj będziemy dalej razem zdobywać tytuły i awanse. Przed rozpoczęciem sezonu, w momencie kiedy twoja ostatnia drużyna Dolkan Ząbki rozpadał się, sztab teoretycznie twierdził, że nikogo z Dolkanu nie będzie brał. W którym momencie pojawiło się zainteresowanie Polonii i kiedy ty zdecydowałeś się, że tutaj przyjdziesz? To znaczy, troszeczkę tam z Dolkanem była troszeczkę taka specyficzna sytuacja, ponieważ część osób odeszła wcześniej. No, ja akurat, że jestem z Warszawy, no liczyłem na to, że Dolkan będzie dalej prosperował i tak jak mówię, no, w którym klubie nie jestem, no chcę dążyć do tego, żeby
klub przetrwał, trwał dalej i no niestety czekałem do końca i to się troszeczkę też odbiło na mnie, że nie znalazłem, nie miałem zainteresowania z innych stron klubów, a po prostu dzwoniłem się z trenerem Engelem, z którym wcześniej pracowałem w Łomży, krótko, bo krótko żeśmy razem się spotkali w Łomży i doszliśmy szybko do porozumienia i myślę, że ta praca będzie owocna. Któryś jeszcze piłkarzy z Polonii kojarzysz, grałeś z nimi już do tej pory? Tak, z Mariuszem Marczakiem graliśmy razem w ŁKS-ie Łomża. Wcześniej z Marcinem Truszkowskim, który tutaj przebywał. Tak to jeszcze chyba... Świeżo? Znaczy jeszcze Daniel Gołębiewski wiem, że grał, ale to grałem w Dolganie Ząbki z nim. Także mówię, troszeczkę osób tutaj z Polonii znam, który grało wcześniej, gra teraz, także... Z tego co słyszałem, byłeś na testach w Sandecji i w Zniczu Pruszków, teraz na wiosnę. Mówi się bardzo dużo o organizacji naszego klubu w tej chwili, że jest wyższa niż ten poziom tej nieszczęsnej trzeciej ligi. Masz świeże porównanie? No to słucham. No jestem tutaj dwa dni, no ale muszę przyznać, że naprawdę warunki są, myślę, że w ekstraklasie niektórym klubom będzie ciężko dorównać odnośnie tutaj organizacji, bo naprawdę tutaj wszystko jest podane na tacy. We wcześniejszym klubie nieraz miałem tak, że musiałem sam prać rzeczy, a tutaj jest wszystko tak, jak powinno być i zawodnik zajmuje się tylko trenowaniem i dobrą formą, dba tylko o to i on nic się więcej nie martwi, a to jest najważniejsze. Jeszcze powiedzmy, że do niedawna tak spora rzesza kibiców no troszeczkę powątpiewała w to, że Polonia ma szansę. Tutaj nagle wyciąga się królika z kapelusza w postaci Piotra Petasza. Wzmocnienie na pewno bardzo duże, ale chciałbym zapytać, czy w razie czego, jeżeli wam się uda zdobyć pierwsze miejsce, awansować do baraży no i pokonać zespół stamtąd, to czy wiążesz swoją przyszłość z drugoligową Polonią wtedy? No tak, decydując się tutaj razem z prezesem i współwłaścicielami, z właścicielami klubu rozmawiając, nie rozmawialiśmy tylko, żebym był tylko do czerwca, tylko żebyśmy razem szli do przodu, tak? Żebyśmy po tej drabince spinali się do góry. No jeżeli byłaby teraz taka szansa i udałoby się wywalczyć ten upragniony awans, no to jak najbardziej jestem za tym i tak samo klub, że po prostu tak będzie umowa skonstruowana, że zostanę. Będzie ciężko? Czy już są szanse na to, że w Kozienicach zagrasz? To znaczy, no dwa dni jestem dopiero w klubie, więc tutaj zespół w ostatnim meczu wygrał. Myślę, że jak będę potrzebny, to trener ze mnie skorzysta z mojej osoby. Myślę, że w pierwszym meczu być może nie wybiegnę, nie wiem jeszcze jak to będzie. Także no, myślę, że w najbliższych tygodniach, dniach dojdę z chłopakami do zgrania i wtedy będzie większy pożytek z mojej osoby. Chłopaków już rozróżniasz mniej więcej, jeśli chodzi o nazwiska tutaj u nas? To znaczy starszych zawodników bardziej rozróżniam, bo gdzieś tam mieliśmy styczność, a z młodszymi to mówię, kwestia czasu, także. Ale wiesz już, z kim o miejsce w składzie walczysz? To znaczy no, są rozszady, ale na różnych pozycjach też grałem, więc tutaj nie jestem przywiązany do jednej pozycji. Myślę, że tak jak trener będzie to widział, tak będzie mnie ustawiał. W Ostrołęce mówi, w Łomży, przepraszam, mówiłeś, że grałeś z Mariuszem Malczakiem. Słyniesz z tego, że masz dobrze ułożoną lewą nogę, przynajmniej tak najczęściej komplementują cię. Jest szansa na to, że będziesz stałe fragmenty gry wykonywał i zabierał piłkę Manolo? To znaczy, no to już jest mówię, kwestia trenera, tak samo kwestia dogadania się, tak? Mówię, no zawsze im więcej jest osób i jakichś tam i różnych wariantów, tym można bardziej zaskoczyć przeciwnika, więc na to będziemy liczyć. To pytanie padło na spotkaniu zarządu i sztabu szkoleniowego z kibicami, że w Polonii nie pojawiają się zawodnicy, którzy mają już tak odcinać kupony. Chcesz jeszcze powalczyć? Czujesz się jeszcze w gazie tutaj? No, jeszcze młodym zawodnikiem, mówiąc szczerze, jesteś, tak przynajmniej z metryki wynika.
To znaczy wiadomo, no jeden zawodnik w wieku 30 lat, w zależności jak się prowadzi, po prostu będzie przysłowiowym trupem, no a niektórzy ci, co dbają o siebie, grają i do 38-39 lat. Także jest przykład też Radosława Sobolewskiego, który ma 39 lat i gra w Ekstraklasie, także nie ma żadnego problemu z tym. Myślę, że ja mam 31 lat i myślę, że jeszcze mam może nie tyle co zwojować świat, ale myślę, że tutaj na realia polskiej piłki myślę, że jeszcze nieraz pokażę, że i udowodnię swoją przydatność do zespołu. To jest silny zespół jak na trzecią ligę, czy są jeszcze jakieś mankamenty? Z tego co widzę i na treningu i w szatni, myślę, że jest to bardzo mocna i solidna ekipa. Jest bardzo dużo chłopaków, wymieszana młodość z rutyną, z doświadczeniem, więc myślę, że nic tylko mówię, trenować i wygrywać, bo to jest najważniejsze. Jak będzie się wygrywało, to i będzie z tego, będą mieli z tego wszyscy korzyść. No trochę już w tej piłce jesteś, widzisz przed kimś szansę na to, żeby trochę wyżej zaistniał? To znaczy, no na razie mi jest na razie ciężko, bo tak jak mówię, dwa dni jestem i ciężko mi teraz powiedzieć, czy ktoś. Na pewno część chłopaków jest tutaj, część, no jest dużo chłopaków uzdolnionych, więc myślę, że jeżeli będą o to dbać i rozwijać się w takim klubie, mając takie warunki, to mogą szybko trafić do Ekstraklasy, chociaż myślę, że Spolnia Warszawa lepiej by to wyglądało. Piotrek, czego ci życzyć tutaj w najbliższym czasie, jeśli chodzi o nasz zespół? Myślę, że zdrowie i z tego, żeby drużyna miała w postaci mojej osoby wzmocnienie i żebyśmy wygrywali mecze, bo to jest najważniejsze. No to na koniec od ciebie kilka słów dla już nowych kibiców. Zaskoczony z tym pytaniem. Myślę, że kibice nie zawiodą się na mojej osobie i postaram się dać tyle, ile będę miał w sercu, zostawić na boisku. Także będziemy widzieć się po meczach, także liczę tylko na 3 punkty w każdym meczu i nie przyszedłem tutaj obcinać kuponów, tak jak może gdzieś tam mogą być komentarze. Także przyszedłem tutaj walczyć, mam ambicje i takim jestem typem i taki mam charakter zawodnika. Czyli wierzymy, że awansujemy. Dziękuję Piotrek za rozmowę. No i trzymamy kciuki za dobrą postawę i za to, żebyś pomógł nam tutaj awansować do tej upragnionej drugiej ligi. No, dziękuję bardzo.